Serial Rolnicy Podlasie opowiada o życiu rolników z niewielkich wsi na Podlasiu. Przed ekrany przyciąga rzesze widzów, bo bohaterowie są szczerzy, otwarci, pogodni, pracowici, a także mają poczucie humoru. Program Rolnicy Podlasie jest emitowany przez stację Focus TV od listopada 2019 roku. Format cieszy się popularnością nie tylko wśród rolników, ale również pozostałej części widowni. Andrzej Onopiuk, urodzony w 1982 roku w bielsku podlaskim, zamieszkuje plutycze, oddalone o 28 km od Białego Stoku wraz ze swoim ojcem. W pierwszym odcinku podkreślił, że przez całe życie pomagał ojcu, bratu i siostrze, a bycie rolnikiem nie jest dla niego źródłem wstydu, lecz pasją. Na ekranie towarzyszą mu ojciec Gienek oraz kolega Sławek, znanym jako Jastrząb. A czasami pojawia się także brat Jarek. Należy wspomnieć, że na jego podwórku nie brakuje błota, a obory, w których przebywają krowy, są już dość wiekowe. Gospodarstwo, którym zajmuje się Gienek, zostało odziedziczone po ojcu. 66-latek codziennie wykonuje ciężką pracę, aby wszystko zostało dopilnowane. Gienek i Andrzej hodują łącznie 40 sztuk bydła, 5 koni, a także kurki, kaczki, gęsi, indyki. Zdecydowanie najciekawszymi zwierzętami są niebieskie krowy, których ma dziesięć. Ile wynosi majątek gienka? Dziennikarze nieoficjalnie ustalili, że dysponuje nawet kilkoma milionami złotych. Średnia cena za grunt rolny na Podlasiu waha się od kilku złotych za metr kwadratowy do aż 100 złotych, na przykład w okolicach Białowieży czy Białego Stoku. Ocenie decyduje położenie i jakość gleby. Tam, gdzie mieszkają Gienek i Andrzej, metr kwadratowy kosztuje od 3-4 zł do maksymalnie 20 zł. Uśredniając, że metr kwadratowy kosztuje 10 zł, można obliczyć, że ziemia należąca do rolnika ma wartość kilku milionów złotych. Gienek za rolnicy podlasie. Już po ukończeniu podstawówki zajął się pomaganiem przy pracach rolniczych. Po wyjściu z wojska nie wyobrażał sobie nie wrócić na gospodarstwo, i tak już zostało. Gienek doczekał się trójki dzieci oraz wnuków. Uczestnik programu posiada najstarszego, dobrze znanego widzom Andrzeja, syna Jarka, oraz córkę. W jednym z wywiadów przyznał z bólem, że jego druga córka zmarła przed wieloma latami. Gienek nie miał też szczęścia do kobiety swojego życia, lekko ponad 20 lat temu opuściła go i ułożyła sobie wszystko z przyjacielem.